jedna szkoła z Wrocławia, pozostałe z mniejszych miast, miasteczek Dolnego Śląska. Między innymi program promocji zapasów w kraju trafił do Smolca i Gniechowic. Zapasy sportem wszystkich dzieci. Program ma na celu propagowanie i promowanie sportowego trybu życia wśród dzieci szkół podstawowych, przede wszystkim szkół podstawowych. I jest nam niezmiernie miło, że spośród 60 szkół na terenie całej Polski 10 takich szkół zakwalifikowało się i spełniło wymogi z województwa dolnośląskiego, a gmina Kąty Wrocławskie aż 2 takie szkoły zakwalifikowała. W związku z tym cieszymy się niezmiernie z tego, ponieważ jest to dobry krok w dobrym kierunku. I oczywiście mówię, mam tu na myśli szkołę podstawową w Gniechowicach oraz zespół szkolno-przedszkolny w Smolcu. Także ruszamy z programem Zapasy sportem wszystkich dzieci. Zapraszamy wszystkich chłopców i dziewczynki właśnie do tych szkół na zajęcia sportowe z zapasów. Program realizują Krajowy Związek i Ministerstwo Sportu i Turystyki. Zapasy są popularne na całym świecie. Ich największą zaletą jest rozwój ogólny. Program jest realizowany przez Polski Związek Zapaśniczy, wspierany przez Ministerstwo Sportu. Jak wszyscy doskonale wiemy, sport zapaśniczy jest najlepszą dyscypliną, jeżeli chodzi o ogólny rozwój wśród dzieci i młodzieży. Więc tutaj naciski są, żeby po prostu nasze dzieci, nasza młodzież jak najwięcej korzystała z form ruchu, a właśnie sport zapaśniczy powoduje to, że będą przygotowani tak do życia dorosłego i nie tylko życia dorosłego sportowego, ale w ogóle, tak, będą sprawni, więc zawsze to jest im plus. To sprawdźmy, na czym polega ten projekt. Oba podmioty finansujące program będą dbać o zajęcia pozalekcyjne młodych. To są zajęcia tak zwane pozalekcyjne. To są zajęcia wbrew pozorom dla niektórych mniej ważne, a w rzeczywistości one są bardziej ważne może niż sama nauka w szkole, ponieważ tak naprawdę talenty, które drzemią w tych młodych ludziach, szlifowane są w ramach zajęć pozalekcyjnych właśnie i tutaj polecamy. Tak naprawdę moim zdaniem każdy młody człowiek powinien realizować się poprzez sport, poprzez inne zajęcia, jakie drzemią w niego talenty, żeby wydobywać te talenty i kultywować to, tak, w najlepszy sposób, jaki jest możliwy. Informacji należy szukać u koordynatorów projektów oraz na stronach internetowych poszczególnych szkół. Informacje będą podane na stronach szkół podstawowych, jak i również na stronach klubowych i Polskim Związku Zapaśniczym. Ja ze swojej strony, jeżeli mogę przekazać informacje tutaj w naszym terenie, to telefon do dyspozycji 605 745 010, także zapraszamy wszystkich rodziców do kontaktów i zapisywanie swoich dzieci, swoich wnuków, tak? Dziadkowie też się mogą uruchomić. Jak najbardziej prosimy o kontakt i wszelkie informacje przekażemy w drodze elektronicznej lub też telefonicznej. W programie 2017 będzie uczestniczyć 61 szkół podstawowych z całego kraju. Oba podmioty szukają kolejnych piłkarskich talentów, zapraszają na treningi sekcyjne. Akademia Śląska, choć do najlepszych jeszcze jej sporo brakuje, działa od pewnego czasu coraz sprawniej. Cieszy fakt, że najmłodsi zawodnicy projektu pojawiają się coraz częściej na meczach seniorskiej drużyny. Klub dostrzegł też fakt, że Akademia jest niezwykle istotna, stąd zatrudnienie w Śląsku Tadeusza Pawłowskiego, który został jej szefem i jest dla wielu młodych mentorem. Jego osoba otwiera też w środowisku wiele drzwi, widać efekty pracy Pawłowskiego i jego pracowników. Klub nawiązuje kontakty z coraz większą liczbą podmiotów. Teraz na szeroką skalę prowadzi nabór do kolejnych roczników. Tym razem Śląsk zaprasza na testy chłopców z roczników 2001, 2, 3, 5, 6, 7 i 8. Przy zgłoszeniu do klasy o profilu piłka nożna do Szkoły Mistrzostwa Sportowego należy wejść na stronę www.smsw.pl i przejść rekrutację online. Uwaga, mało czasu, bo wielka rekrutacja rusza już
już 20 kwietnia. Przez dwa dni młodzi piłkarze, najpierw z rocznika 2002 i 3, w piątek od 2005 do 2008, spotkają się na Stadionie Przeporowskiej. O 15.30 starsi będą się starać dostać do Szkoły Mistrzostwa Sportowego, młodsi do klasy piłkarskiej Szkoły Podstawowej nr 45. 24 i 25 kwietnia nabór zostanie przeprowadzony tylko do SMS Junior, a rekrutacja została zaplanowana pod balonem Olimpijski FC. O 9 rano 24 kwietnia odbędą się test do pierwszej klasy liceum dla chłopców rocznika 2001. Dzień później dla chłopców roczników 2004 i 5 testy do 7 klasy szkoły podstawowej. Konferencja odbywa się we współpracy z Uniwersytetem Mikołaja Kopernika w Toruniu. Jakość jest w sporcie niezwykle istotna. To zupełnie nowe podejście do wielu kwestii. O nim debatują na Akademii Wychowania Fizycznego. Ta współpraca, która się rozwija od kilku lat, w tej edycji konferencji zaowocuje szczególnymi osiągnięciami. Tematyka jakości w sporcie jest bardzo ważna, ponieważ w dobie unifikacji usług, produktu, powiadamy, że jakość i wartości stają się szczególnym czynnikiem budowania przewagi konkurencyjnej. O ile w świecie problematyki menedżerskiej czy biznesowej jakością zajmujemy się od bardzo wielu lat, zarówno na poziomie badawczym, jak i praktycznym, o tyle w sporcie samo pojęcie jakości i problematyki jakości było trochę zmarginalizowane. Bardzo zadowolony z faktu, że konferencję udało się zorganizować, jest rektor AWF-u we Wrocławiu. To temat, który jest ważny i trzeba go poruszać cały czas, zaznacza doktor habilitowany Andrzej Rokita. Dyskusja na temat jakości i wartości, dwóch zmiennych, które dzisiaj stanowią o konkurencyjności na rynku sportu. Wierzę, że ta dyskusja przy współudziale współorganizatorów, pracowników Uniwersytetu w Toruniu pozwoli wygenerować tak naprawdę nową jakość. A to będzie służyć tylko i wyłącznie sportowi. Podczas dwudniowego spotkania odbędą się m.in. cenne panele dyskusyjne. To coś, co wyróżnia konferencję. Będą je prowadzić wyjątkowe osobistości. Specyfiką tej konferencji, tej czwartej edycji, której my jesteśmy gospodarzami, są dyskusje panelowe, aż trzy. Pierwsza, będzie dzisiaj przed południem, dotyczyła będzie próby odpowiedzi na pytania, czym jest w istocie jakość w sporcie. Druga będzie poświęcona problematyce doskonalenia kwalifikacji pracujących w sporcie, a zatem tych, którzy zajmują się trenowaniem, trenerów, instruktorów, wykładowców. I wreszcie trzecia, która się odbędzie jutro przed południem, dotyczyć będzie przykładów dobrych praktyk. Na tą trzecią zaprosiliśmy przedstawicieli środowiska sportowego, menedżerów, praktyków, którzy podzielą się swoimi doświadczeniami związanymi z ich pracą, ich osiągnięciami. Nauka łączy się z praktyką. Tego połączenia można wysłuchać do jutra we Wrocławiu. Udało się organizatorom zaprosić do współpracy chociażby prezesa The World Games, chociażby przewodniczącą Komisji Sportu, chociażby przedstawicieli Ministerstwa Sportu. To są ludzie, którzy na co dzień decydują o tym, co się dzieje w sporcie, przygotowują wielkie wydarzenia i cieszę się, że będą brali udział w dyskusji panelowej. Spotkanie było mocno oczekiwane na rynku i jest odpowiedzią na oczekiwania. Wiele podmiotów chciało właśnie konferencji o takiej tematyce. Dookreślenie pojęcia jakość, do określenia tego, czym ta jakość jest i czego oczekują nasi odbiorcy, nasi widzowie, klienci usług sportowych, pozwoli na znacznie lepszą pracę, na takie, jak powiedział, bardziej celowe zorientowanie naszej działalności, na powiązanie tego, co jest oczekiwane, z tym, co my jesteśmy w stanie zaproponować. Ponieważ tutaj w wielu przypadkach te oczekiwania odbiorców, kibiców czy odbiorców innych usług sportowych rozmijają się z tym, co często my zamierzamy, do czego my zmierzamy, co nam się wydaje słuszne. Tutaj niewątpliwie zidentyfikowanie pojęcia tej jakości w percepcji odbiorcy będzie kluczowe nad doskonaleniem własnych działań. Zapis konferencji będzie można znaleźć w mediach społecznościowych i kolejnych numerach czasopisma Quality in Sport. W
Fundacja ma wspierać mniej popularne dyscypliny w Polsce. Prezes Śląska Michał Bobowiec nie wyklucza, że logo może pojawić się na koszulkach wrocławskiej drużyny także w nowym sezonie. To jest bardzo fajna idea, to jest bardzo fajny pomysł, to jest przekazywanie kolejnych pieniędzy do sportu. Tych pieniędzy zawsze brakuje w sporcie. Polski sport jest mocno niedofinansowany i to właściwie wszystkie dyscypliny, można powiedzieć, że powinny dostawać, mieć więcej pieniędzy. Bardzo fajna idea i dlatego ją popieramy i dlatego piłkarze Śląska zagrają z logo fundacji. Natomiast też przyznam, nie ukrywam, że prowadzimy rozmowy ze spółką STS o dalszej współpracy, o większej obecności tej spółki w przyszłym sezonie, czy na naszych koszulkach, czy na naszym stadionie. Rozmowy trwają, zobaczymy jak się zakończą. W Radzie Honorowej Fundacji jest m.in. były piłkarz Śląska Sebastian Mila, a także Monika Pyrek, Bartłomiej Bąk i Grzegorz Tkaczek. Chcemy wyrównywać szanse, podkreśla prezes fundacji. Są bardzo duże dysproporcje w polskim sporcie. Są dyscypliny, gdzie tych pieniędzy jest bardzo dużo, ale są też takie dyscypliny, gdzie tych pieniędzy bardzo brakuje, więc my jako fundacja, jako część społeczności też sportowej chcielibyśmy wspierać takie inicjatywy i miejmy nadzieję, że nam się to będzie udawać. Zebraliśmy bardzo fajną radę honorową, która też merytorycznie będzie w stanie nas pomóc. Chcielibyśmy jak najwięcej pieniędzy do fundacji pozyskiwać i od sponsorów prywatnych, jak również od klientów STS-u, od różnych firm. No i miejmy nadzieję, że przez następny rok pokażemy, że jesteśmy w stanie bardzo fajnie realizować nasz statut. Kto wypełni miejsce na koszulkach Śląska na bandach reklamowych na przyszły sezon? Prezes klubu podkreśla, że na razie trwają twarde negocjacje. Do końca tego sezonu chce mieć już jednak wszystko jasne. Mam nadzieję, że do końca tego sezonu będziemy mieli jasną, klarowną sytuację. Będziemy mieli podpisane umowy o wypełnienie koszulek sponsorami zarówno z przodu, jak i w inne miejsca, gdzie wiadomo jak to działa, na plecach, na rękawku. Prowadzimy różne rozmowy na różnych poziomach finansowania i jestem przekonany, że głównego sponsora znajdziemy. Będzie to z korzyścią dla klubu, dla piłkarzy. STS wspiera Śląsk od kilku lat. Teraz ta współpraca poszerza się, jednak nie tylko dotyczy ona Wrocławia. Jesteśmy tutaj we Wrocławiu jako STS od kilku lat. Współpraca z klubem układa się całkiem dobrze. Oczywiście życzymy też, żeby tutaj się wszystkie te kwestie właścicielskie rozwiązały, żeby ten klub gdzieś rozwijał, żeby wróciła frekwencja. Ale my też jako STS jesteśmy takim bardzo sponsorem, który się łączy z klubem na dobre i na złe. W sensie, że my patrzymy na to, ile jest kibiców, jak ta współpraca z kibicami się rozwija, a nie tylko na wynik sportowy, gdzie tutaj wiadomo, że na dzisiaj we Wrocławiu on nie jest jakiś bardzo dobry. Śląsk Wrocław musi w profesjonalny sposób zawalczyć o kolejnych sponsorów, o to, żeby zapełnić piramidę sponsorską. Na dziś ich koszulka jest wolna, a że my z nimi współpracujemy, to był też taki jakby naturalny wybór. Jesteśmy też związani z innymi klubami ekstraklasy, więc zdecydowaliśmy się na to, żeby na koszulkach trzech klubów ten nasz logotyp się pojawił, bo tylko to nam da bardzo duży zasięg. Wiadomo, że telewizja daje super zasięg i będziemy chcieli, żeby też o tej fundacji jak najwięcej osób się dowiedziało. No, mam nadzieję, że Śląsk Wrocław będzie też teraz dużo bardziej skuteczny niż ostatnio w pozyskiwaniu nowych sponsorów. Tego im bardzo życzę. I oby też to się działa jak najlepiej, bo to wielkie miasto i zasługuje na wielki klub. Logo będzie też obecne na strojach Lecha Poznań i Ruchu Chorzów. Do tej pory szkoła wyróżniała się m.in. klasą wioślarską. To była wyjątkowa oferta, która jak się okazuje zdała egzamin, bo cieszyła się ogromnym zainteresowaniem uczniów. Teraz placówka idzie jeszcze dalej w stronę nietypowych sportów. Od nowego roku szkolnego powstaną dwie kolejne specjalności wyjątkowe. Przedstawimy naszym kandydatom nowe klasy sportowe, które będą od przyszłego roku u nas w szkole. Są to sztuki walki jiu-jitsu brazylijskie oraz ultimate frisbee. A przypomnijmy, że zarówno ultimate, jak i brazylijskie jiu-jitsu znalazły się w programie The World Games 2017. Wracając do nowych klas i rekrutacji, wszystkiego dowiecie się w środę 26 kwietnia. Jeśli jednak ten dzień Wam nie pasuje, codziennie można odwiedzać szkołę i pytać.
Na co dzień można w każdej chwili u nas w sekretariacie szkoły dowiedzieć się na temat wszystkich klas nowych sportowych, jakie będą u nas w przyszłym roku, dostać informacje. Na naszej stronie szkoły Elo11 wszystkie dyscypliny są opisane. Nadmienię, że oprócz tych nowych dyscyplin, jakie będą, czyli sztuk walki i ultimate, będzie kontynuacja klasy wioślarskiej i siatkarskiej. Więc wybór jest duży. Mam nadzieję, że młodzież zainteresuje się i będzie miała możliwość dowiedzenia się, spotkania się z trenerami tych dyscyplin, z warunkami, jakie będą mogli pracować u nas w szkole czy w klubach. Właśnie w tym dni otwartych wszystkie te informacje można będzie nabyć. Szkoła chce rozwijać młodych ludzi dwutorowo. Z jednej strony bardzo ważna jest nauka, z drugiej jednak liczy się także kultura fizyczna. Ona w tej placówce nie jest spychana na boczny tor. Szukamy młodzież, która chce się uczyć i trenować i tu będą mieć taką możliwość w naszej szkole. Stawiamy bardzo duży nacisk na naukę i na sport. I w tym kierunku chciałabym prowadzić te dyscypliny sportu. Dlaczego poszliśmy w tą stronę? Poprzez kilkuletnią współpracę ze Szkolnym Związkiem Sportowym, nasi wolontariusze, jak i zawodnicy, braliśmy udział w kilku edycjach tych misji sportowych The World Games i pomysł powstał, aby te dyscypliny zaprezentować właśnie młodzieży, żeby spróbowały czegoś innego, co się dzieje w świecie sportowym, nie tylko standardowe, że tak powiem, dyscypliny koszykówka czy piłka nożna. Dlatego pomysł ten powstał przy okazji igrzysk The World Games. Drzwi otwarte w szkole już w środę. Ważnym momentem tego dnia będzie przekazanie flagi The World Games 2017, które zaplanowano na samo południe. Pierwsze spotkanie było bardzo zacięte. Wrocławskie koszykarki pokonały krakowianki 71-65. Zespół gospodyń odbudował się po fatalnej drugiej kwarcie, grając rewelacyjną koszykówkę po przerwie. Duża w tym zasługa zmienniczek. Wrocławianki przegrywały od początku, do tego straciły Nikki Green. Amerykańska podkoszowa zderzyła się z wchodzącą na kosz Eweliną Kobryn i trzymając się za kolano, utykając, zeszła z parkietu. Kontuzja niestety poważniejsza, bo Amerykanka nie zagrała także w drugim starciu. Paradoksalnie właśnie od tego momentu pierwszego meczu zaczął się zryw ekipy gospodyń. Ślandza wygrała kwartę 21-20. Druga odsłona była popisem Dziomary Morrison. Do szatni wrocławianki schodziły z 5 punktami straty. W trzeciej ćwiartce świetna gra zawodniczek Arkadiusza Rusina, które po 30 minutach prowadziły 50-43. I ta trzecia odsłona była kluczem do sukcesu. W ostatniej Ślandza nie zwolniła tempa, ale tym razem imponowała przede wszystkim obroną. Ona dała końcowy sukces. W drugim meczu finału w basket Ligi Kobiet wrocławianki wygrały 73-57. Prowadziły w tym meczu od początku do końca. Pierwszoplanowe role odegrały Marisa Kastanek i Agnieszka Kaczmarczyk. W pierwszej kwarcie wrocławscy kibice mieli co oklaskiwać. Ich zespół zaczął od prowadzenia 7-0. Wrocławianki wygrały pierwsze 10 minut różnicą 6 punktów. W drugiej części meczu Ślandza nadal dominowała, powiększając i to znacznie swoje prowadzenie do stanu 35-21. Kluczowym pytaniem było, jak ekipa gospodyń zacznie trzecią kwartę. Jeśli dobrze, to wydawało się niemal pewne, że będzie po meczu. Po 4 minutach właśnie tej części było 43-28 i powoli mogliśmy świętować zwycięstwo. Show Marisy Kastanek trwało w najlepsze. Wisła podjęła jeszcze rękawice w czwartej kwarcie. Wrocławianki jednak szybko odnalazły rytm w ataku i druga wygrana w wielkim finale stała się faktem. Do mistrzostwa brakuje tylko jednego zwycięstwa. Czy zespół Arkadiusza Rusina będzie świętować pod Wawelem? Cały koszykarski Wrocław nie miałby im tego absolutnie za złe.